Cześć, witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku i zapraszam na mój nowy przepis ciasteczka kruche z bakaliami albo ciasteczka kruche, powiedzmy owsiane kruche. Są to ciastka na składków owsianych, nie będę używała do nich mąki, nie będę używała do nich żadnych takich dosładzaczy, tylko naturalne składniki. Czyli tym naturalnym składnikiem słodzącym dla mnie będzie tutaj czarna czekolada, troszeczkę z tej czekolady mlecznej. No i tu są takie bakalie jak rodzynki, migdały, chyba pestki z tego, słonecznika widzę trochę, taka mieszanka, ale mam tu jeszcze morele, więc też je przesiekam, morele tam może ze 6 sztuk. Przesiekam je i wrzucę je do tej właśnie, do tej mojej mieszanki bakaliowej. Także będzie to ciasto bez użycia tego cukru. Jak mnie znacie, ja nie używam cukru w kuchni, więc muszę robić takie ciasta. A myślę, że może wam też się może spodobają i takie sobie zafundujecie ciasteczka właśnie do popołudniowej kawki czy do herbaty. Ja na przykład bardzo lubię z mlekiem takie ciastka. Dobrze, do tego nam będzie potrzebne, tak jak mówię. Tu mam szklankę taką płatków owsianych. One są takie błyskawiczne. Nie moczyłam je, one są suche. I do tego użyję jedno starte jabłko, jedno jajko, łyżkę mąki, przepraszam, łyżkę masła, mąki, co jaka. Troszkę do pieczenia, trochę cynamonu i w zasadzie tyle. Jeszcze raz akuracyjnie przygotowałam sobie w razie czego taką śmietankę słodką do deserów, do ciast, że gdyby konsystencja nie była taka, jaką sobie po prostu wymyśliłam, no to troszeczkę doleję i wymieszam. Także dobrze. No to, blachę wysmarujemy, wyłożymy papierem do pieczenia. Taką blaszkę musicie mieć trochę większą, żeby Wam się te ciastka tutaj zmieściły, bo te ciastka będą takiej wielkości, o takie kółeczka. Czyli taką musicie mieć. Możecie też na innej blaszce zrobić, możecie to zrobić na kwadratowej, czy na dwóch mniejszych. No ja mam taką akurat blaszkę, która mi się bardzo sprawdza i właśnie takie fajne tutaj ciastka porobię. Można robić różne wzorki, można robić różne tam sobie, co się tam komu podoba. Wiecie co, jednej znaczącej rzeczy sobie nie naszykowałam, ale zaraz będę musiała po to niestety pójść, bo nie naszykowałam sobie woreczka przecież, żeby te ciastka wyciskać. No ale nic, zrobimy najpierw ciasto. Dobrze, to tak. Do tego ciasta może najpierw sobie zetrzemy jabłko. Jedno. Także się pobierzemy jabłko. A myślę, że takie jedno jabłko wystarczy w zupełności. To jest jabłko słodkie, także ono i tak właśnie jeszcze dodatkowo fajnie nam zrobi słodycz nam da. Fajne są takie ciasteczka. Ale ja nie patrzyłam na przepis do internetu, tylko sobie tak sama wymyśliłam takie właśnie dietetyczne ciasto. Nie ze względu, że po prostu unikam cukru, że tam mam dietę czy coś, tylko po prostu no, ze względu na mój żołądek, na nie mogę jeść cukru. Po prostu bardzo mi nie służy. O, i wetrzemy sobie tutaj do naszych płatków. No, się tutaj, zaraz mi jajko ucieknie. Wetrzemy go sobie do naszych płatków. Na grubych oczkach wytrzyjcie. O, i już mamy gotowe. Jedno wystarczy. Dobrze, i teraz tak, wbijemy jedno jajko. O, znowu nie wzięłam miseczki, widzicie? Powinnam wziąć miskę, sprawdzić, czy jest dobre, no ale wzięłam
Całe szczęście, że było dobre. I, aha, nie, najpierw masło. Dam tak masła. O, tak jak Wam mówiłam, no. Ja wiem. No łyżkę taką, łyżkę. Nie więcej. Nie potrzeba tutaj więcej masła. Masło, jeżeli jest, wiecie, w temperaturze pokojowej, to ono się tak ładnie, o właśnie, tutaj rozgniecie w tym naszym cieście. No i wymieszamy. No i tu widzę już, że to będzie, konsystencja będzie za tempa. W ogóle nie ma żadnej na razie konsystencji, ale pomieszam jeszcze troszkę, żeby... Można też wbić dwa jajka i wtedy nie dolewać już nic, ale ja właściwie to doleję śmietanki. Można na jogurcie zrobić, można na śmietance zrobić też. No to są przecież takie do wypieku różne. Kruche ciasto też się robi na śmietanie. To my zrobimy na śmietanie, ale nie na takiej kwaśnej, tylko na słodkiej, tak żeby uzyskać fajną konsystencję. No i mieszamy. No, jeszcze to nie jest taka konsystencja, jaką bym chciała. Ale zaraz zobaczymy. No, prawie że. Jak jabłko puści, wiecie, sok, to będzie zaraz, będzie się zmieniała konsystencja. O, już się zmieniła. Gnieciemy jeszcze mocniej. Nie może być to, nie może być lejące, bo jak się zrobi lejące, no to wiadomo, wtedy nie uzyskamy takich fajnych babeczek. No ja takie będę robić kuleczki i takie będę spłaszczać, tak jak kotlety. Można rękawem spożywczym to zrobić, można to zrobić w rękach. O, łóżka mi się nie chce zmieścić. No ja sobie wsypię taką jedną łyżeczkę cynamonu, bo ja uwielbiam cynamon. Po prostu darzę to ogromną miłością. Dlatego go sobie nie będę żałować. I do tego na czubek łyżeczki dosłownie sody. To nie jest proszek do pieczenia, tylko to jest soda, ta taka do wypieków. Ale to jest taka, ja ją kupiłam, wiecie, w sklepie tą ze zdrową żywnością i ona jest pozbawiona tych wszystkich metali ciężkich, bez aluminium jest ta soda. Chociaż tutaj to tak naprawdę nie jest potrzebna. Ale, bo co tu ma podrosnąć? Ale na wszelki wypadek troszeczkę dałam. Dobrze, i teraz co? Jeszcze dam, jeszcze odrobinkę tak łyżeczkę tej śmietanki. To jest słodka śmietanka, to jest 15. No i teraz tak. Tutaj mam, wsypuję wszystkie bakalie, ale będą w ciasteczkach. Omniam wszystkie bakalie i przesiekam sobie właśnie morele suszone. I będę pomieszamy i zobaczymy, jak one się będą miały, jeśli chodzi o konsystencję. Takie ciastka, wiecie co, wcale jeśli wyjdą fajne i ładne, ładnie się będą prezentowały na przykład na jakimś, nie wiem, na koszyczku, czy na czym tam można je wyłożyć, może na koszyczek będziemy wykładać, albo na taką puszkę na ciastka, są takie metalowe, to wiecie, że to i na święta można takie ciastka podać. Nie musimy takich też świąt robić bardzo tradycyjnych, czyli takich ciężkich ciast. No moje będą trochę nieco inne święta, takie po prostu oszczędniejsze, zdrowsze. Można też dać do tego skórkę pomarańczową, wiecie, taką już właśnie skarmelizowaną, czy z cytryny. Oj, na pewno ja nie mam takiej skórki, ale na pewno byłoby to też świetnym dodatkiem, jeżeli byśmy dodali właśnie sobie tej skórki. To prawie wygląda jak skórka ta morela. I wrzucam. A wiecie co, przyda mi się jeszcze jakiś aromat może. Sięgnę sobie tutaj do mojego magicznego
kotka. Gdzieś tu powinno mieć jakiś aromat. A coś mi się tutaj na... A, waniliowy? Nie, jakiś jest orzechowo-rumowy. A, można dać. Do takich ciastek pasuje jak najbardziej. O, to nie jest taki bardzo skondensowany ten aromat, także ja śmiało mogę wlać jedną łyżeczkę, bo nie jest taki mocny. A, ślicznie pachnie. Bardzo ładnie, wszystko się śmieje. Na samą myśl, że te ciastka zaraz będą. W tym czasie, moi drodzy, zanim ja to ładnie wymieszam, to włączę sobie piekarnik, włączę na 180 stopni i niech się grzeje. A my mieszamy nasze ciastka. Trzeba dokładnie wymieszać, dlatego żeby się ładnie rozprowadziły te bakalie, wiecie, po całym cieście. Słodkie to będzie na 100%, ponieważ jest czekolada i są rodzynki. Słodkie będzie od naturalnej słodyczy, ale na pewno powiem Wam, że też będą 100 razy zdrowsze niż te ciastka kupne i z cukrem. Można takie ciastka, jeśli robicie, to ja na przykład często, no znaczy tych to nie robiłam nigdy w ogóle, jako takich nie robiłam nigdy, ale można sobie syropem dosładzać, syropem klonowym. Tutaj w Kanadzie jest bardzo popularny, przyznacie na pewno syrop klonowy, tyle że on tu w Kanadzie jest tańszy niż w Europie, bo jest sprowadzany tam, ale właśnie z tym syropem można właśnie zrobić ciastka, są też obłędnie pyszne. Z mąki może kiedyś Wam pokażę, jak się tamte ciasteczka robi. O, co ja zrobiłam? No widzicie? Zamiast włączyć piec, to włączyłam sobie fajerkę. To tylko ja tak potrafię zrobić, uwierzcie mi. Teraz tak. Teraz wyłożę sobie papierem. I będziemy lepić malutkie ciasteczka. Blaszkę położę sobie tutaj, żebyście widziały. A no i teraz zobaczymy, jak nam się będą lepić. Będę chciała robić tak na ręce, ale trzeba by coś dać, żeby po prostu mi się nie, wiecie, nie przyklejały do rąk. I mogę to na przykład zrobić. Dam tak troszeczkę, dam łyżeczkę jedną, tam po prostu tam oliwki sobie z oliwek podleję tu na miseczkę, tak żebym miała ręce takie, wiecie, o, śliskie, to one się ładnie będą kleiły, będą formowały. No i zrobię takie ciastka, myślę, że no nie wiem, jak, no jak na łyżkę może, takie by trzeba zrobić, może będą za duże, nie wiem sama. Zobaczcie, no, upadło mi oczywiście, ach, och. Teraz się pośliznę na tym i się skończy nagrywanie. Zobaczcie, porobiłam takie kulki jak na kotlety i po prostu, no można to wałkiem przejechać, ale to takie, po prostu to ja po prostu zgniotę tak, jak wiecie, jak kotleta, o. Takiej, w sensie, jakie chcecie wielkość, no to sami sobie tam wyjście, jaką chcecie. Czy takie malutkie, czy takie, no właśnie jak ja robię. O, to szybko się robi, przyklepać. Wszystko to sama wymyślałam, wcale nie ściągnęłam z internetu, uwierzcie mi. Nie lubię ściągać od kogoś. Znaczy na pewno wiele moich pomysłów, wiele moich przepisów jest na kanale, no bo wszyscy gotują, jak smażą pierś z kurczaka, to wszyscy. No to ja też smażę, ale lubię coś zmienić, lubię tak właśnie, wiecie, na swój pomysł sobie zrobić. Nie lubię zrobić przepisu idealnego, taki jaki znalazłam. Dlatego sobie sama wymyślałam, że właśnie takie zrobię kulki jak na pulpety, no i powstaną ciastka. Sprawia to ogromną frajdę właśnie wymyślanie takich eksperymentów. Czasami nie wychodzą, czasami się nie uda coś, no i się zniszczy trochę materiału, znaczy produktów, no i troszkę jest, no przykro, ale co zrobić? O, patrzcie, jakie piękne ciasteczka. Ja je włożę na 180,
Będę je piekła, tak jak mówię, no tak planuję 35 minut, ale na środkowym, bo oczywiście tym, na środkowym, na tym położeniu środkowym. Ręce musicie mieć koniecznie troszkę pomoczone w oliwie, bo nie ulepicie takich ciastek. Jeśli będą, one jeszcze mogą, znaczy tutaj właściwie to nie ma co być, nie może być nic surowe, tylko chodzi o to, żeby one ładny kolorek złapały. Bo płatki owsiane są, nie muszą się wypiekać długo, bo one są, już są właściwie do jedzenia się nadają, bo one tylko mają się minutę moczyć. Jajko, no to wiadomo, że krótko się pieczy, gotuje. No i bakalie, i nie ma tutaj żadnego składnika, który musiałby, dzięki czemu te ciastka miałyby siedzieć godzinę na przykład. Po prostu starczy im te 35 minut, może nawet nie. No ja będę tam zaglądać sobie do moich ciasteczek i już. A, raz łyżką, raz tym, bo chcę, żeby było szybciej. Nie chcę Was zanudzić, jak ja to lepię, no ale ja muszę to zalepić. Bo nie ma mi nawet kto wyłączyć kamery teraz, a zrobić pauzę, a ja nie pójdę z tymi rękami tam do kamery wyłączyć. A jeszcze mam nieopracowane takie właśnie, żeby móc tak na wcisnąć i żeby się był taki, no, przyspieszenie nie umiem, nie wiem jak się to robi. O, już teraz mi się oliwa tutaj, widzicie, skończyła i już mi się nie chce lepić. Ładnie mi się nie chcą lepić. Muszę sobie dolać zaraz. O. Jakby Wam się tu na bokach rozklejała, rozklejały, no to przyczepcie, sklejcie. No i tak, teraz muszę wytrzeć ręce trochę. Doleję sobie oliwy, bo inaczej to nie ulepię ich. O, chociaż troszkę. Jeszcze doleję tu na miseczkę sobie trochę oliwki i już robimy dalej. O, niedużo mi tych ciastek wyjdzie, no ale tak na próbę to zawsze lepiej zrobić mniej, zobaczycie po prostu, jak wyjdą, to jak wyrzucić, to znaczy nie, na pewno nie wyrzucę, bo tu nie ma co do wyrzucenia. Upieką się, zobaczymy, czy będą dobre. Dobrze, jeszcze dwa ciastka i już. Można sobie zrobić też mniejsze, takie malutkie, mini ciasteczka. Ale ja robię akurat takie. Nie uwierzycie, ile mam pod nogami. Zawsze jak się spieszę, to mi się wszystko rozwala. I właśnie mi się porozsypywało pod nogami, a to jest bardzo łatwo się na tym się poślizgnąć. A jeszcze z całą pewnością się tu kury przy mnie by najadły. O, i już mam ładne ciasteczko. O, to mi się, o, to się rozwaliło. Może tak być. Musimy go zlepić. Czyli jeszcze raz musimy go formować. Nie wiem, czemu się nie chce zlepić to ciastko. Nie wiem dlaczego, ale chyba jest za duży kawałek czekolady po prostu. O, teraz będzie. I ostatnie ciastko lepimy i już mamy złoto. Takie ciastka na święta można podać na urodziny, na jakąś okazję. Bardzo ładnie będą, jeśli się ładnie wypieką, będą miały rumiany kolor. Będą naprawdę fajne. O. Dobrze, i już. 2, 4, 6, 8. Zobaczcie, jak ładnie 10 mi wyszło ciastek. Dobrze, opłuczę sobie ręce. Biorę to z podłogi i poczekamy, jak się kuchenka włączy, znaczy nagrzeje i wsadzimy jej. I 30 minut myślę, że będzie akurat. I wtedy pokażę Wam, jak wyszły. I będziemy próbować. Także mój piec zaraz będzie gorący, także widzimy się po przerwie, także do szybkiego zobaczenia.
Witajcie, kochani, po przerwie. Ciasteczka nasze już są upieczone. Nawet zdążyły lekko przestygnąć. Powiem Wam, jak wyglądają. Wyglądają przepięknie. Wypiekły się. Nawet nie macie pojęcia, jakie są pachnące. I powiem Wam tak, że 100 razy lepszym pomysłem jest właśnie zrobić sobie tak jak ja, czyli takie niby a la pulpeciki i przygnieść tak jak na kotlety mielone, bo one wtedy bardzo fajną formę uzyskują, widzicie? Bo tak jak kiedyś myślałam, żeby właśnie zrobić to, wiecie, w rękaw, to znaczy taki no worek i tak ścisnąć, ale wtedy nie uzyskalibyśmy tutaj takiej jednolitej, ładnej powierzchni na wierzchu. Wypiekły się pięknie, zobaczcie. Wypieczone są z zewnątrz i tutaj na wierzchu. Rodzynki wyglądają, pachną obłędnie. No więc co? Nie pozostaje nic innego, jak przełożyć do naczynka. Ja przełożyłam to w taki kryształowy pojemniczek, a gdyż uważam, że właśnie bardzo ładnie się będą prezentowały. Pomimo to, że kryształy już wyszły z mody, no uważam, że będą się ładnie prezentowały właśnie w takim naczynku. I moje ciasteczka są gotowe. Proszę bardzo. No i tak. Dobra herbatka. I możemy się delektować. Zaraz Wam opowiem własnymi słowami, jak one smakują. Cynamonowa herbatka, ale dobra, z cytrynką. I zobaczymy, jak smakują ciastka. Zobaczcie, przełamiemy. Są pięknie wypieczone, ładnie wyglądają rodzynki. Nie wiem, czy to widać tak dobrze na kamerze, ale myślę, że tak. I próbujemy. Rewelacyjne. Orzechy chrupią. Ta czekolada dała taki fajny smak. No w ogóle są chrupkie. No i o dziwo słodkie. Ale dobra. No muszę się pochwalić, że naprawdę mi wyszły. Zróbcie sobie takie ciastka. Robisz je dosłownie pół godziny pieczenia i 10 minut mieszania składników. Całe ciastka gotowe. Bardzo dobre. Ciasteczka cynamonowo-bakaliowe z ciasta owsianego. Ja się z Wami dzisiaj już, kochani, żegnam. Jeśli podobają Wam się moje odcinki, zapraszam do oglądania kolejnych i życzę Wam wszystkiego najpiękniejszego. Do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Kasia. Pa, pa. Ale piękne.